Ja nazywam się Sebastian Owczarski i od ponad 5 lat zajmuję się rozwojem osobistym, budowaniem pewności siebie, mentoringiem w życiu osobistym, jak i w biznesie. Słuchaj dalej, a na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Pamiętam, jak parę lat temu straciłem pewność siebie. Byłem praktycznie na granicy depresji. Firma zbankrutowała, małżeństwo legło w gruzach. Nagle okazało się, że 9 na 10 pseudoprzyjaciół byli tylko przy mnie, bo zawsze coś mogli ode mnie uzyskać. Nagle okazało się, że ludzie, którzy są dookoła mnie, to takie pijawki, które wysysają wszystko, łącznie z moją pewnością siebie. Pamiętam, jak parę lat temu straciłem pewność siebie. Byłem praktycznie na granicy depresji. Firma zbankrutowała, małżeństwo legło w gruzach. Nagle okazało się, że 9 na 10 pseudoprzyjaciół byli tylko przy mnie, bo zawsze coś mogli ode mnie uzyskać. Nagle okazało się, że ludzie, którzy są dookoła mnie, to takie pijawki, które wysysają wszystko, łącznie z moją pewnością siebie. I powiem wam szczerze, że gdyby nie ten epizod w moim życiu, to nigdy bym nie był w stanie oddzielić syfu, który był w moim życiu na co dzień, od tych cennych chwil, których w tej codzienności brakowało. Pewność siebie, którą zbudowałem po tym przykrym i trudnym czasie, nauczyła mnie, zamiast pytać, nauczyłem się stwierdzać. Zamiast przepraszać, nauczyłem się dziękować. Już nie przepraszam, jak się spóźnię. Dzisiaj mówię, dziękuję, że poczekałeś. Dziś nie pytam się, jak się masz. Dziś mówię, ale mamy piękny dzień, ja się czuję super. Dzisiaj już wiem, że pewność siebie jest jedną z tych cech, które kształtujemy przez lata. Wpływ na nią mają czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jednakże tylko od nas samych zależy, czy będą one w nas budowały pewność siebie, czy wręcz przeciwnie, będą nas niszczyły. Bo tak jak powiedziałem, osoby, które mamy dookoła siebie, one mogą budować naszą pewność siebie. One pokazują, że jesteśmy popularni, że jesteśmy lubiani, że jesteśmy osobami, z którymi chce się przebywać. Ale kurwa, zadajcie sobie pytanie. Czy jak przestaniecie być tym, kim jesteście, czy jak przestaniecie mieć to, co macie, to ten plankton dalej będzie koło was krążył? Czy on się po prostu przerzuci w inne miejsce? Bo dzisiaj nagrywając ten podcast, mam przed oczami rekina, wokół którego pływają te małe niebiesko-białe rybki, które czyszczą jego buzię. I one nie są tam dlatego, że one kochają tego rekina. One są tam dlatego, że są symbiontami, które żywią się resztkami z między zębów tego rekina. I tak samo właśnie wiem, że dzisiaj było z Mirkiem, Darkiem, Maćkiem, Pawłem, Andrzejem i dziesiątkami kurwa innych symbiontów, które pływały wokół mnie i czekały tylko, aż coś spadnie z mojego pańskiego stołu. Natomiast dzisiaj po tym wszystkim wiem, jak cenna jest rodzina, jakim byłem idiotą, nie mając przy sobie wtedy moich córek, mojego ojca, jakim byłem idiotą, zachowując się tak jak społeczeństwo i koledzy, którzy zawsze byli w pogoni za dupą, a nie w pogoni za miłością. Ale dzisiaj też cieszę się, że to wszystko wiem, bo mam przy sobie moje wspaniałe córki, ukochanego ojca, a także najsilniejszą na świecie kobietę, która jest uosobieniem tego, czego zawsze ja szukałem, a wielu moich głupich kolegów do dzisiaj szuka. Dzięki tym wszystkim wydarzeniom, które pewno i ciebie dotykają, myślisz sobie, że tylko ty masz problemy z pewnością siebie? No nie, każdy z nas ma. Statystyka pokazuje, że około 60% Polaków dzisiaj ma przynajmniej jeden stan depresyjny. Więc można powiedzieć, że około 20% Polaków i Polek
ma dzisiaj problemy z pewnością siebie. Jak można utrzymać tą pewność siebie? Tylko mając dużą samoświadomość nas samych, jesteśmy w stanie wytworzyć w sobie tą prawdziwą, głęboką pewność siebie. To zjawisko nie jest uwarunkowane daną sytuacją, daną chwilą. Ono jest mechanizmem, który pozostaje w nas na długi czas i jest stosowany w wielu aspektach naszego życia. Jest to permanentna pewność siebie, a nie chamstwo czy arogancja. Aby tą pewność siebie utrzymać na wysokim poziomie, musimy znać swoje wady, swoje słabości, ale także być świadomi naszych silnych cech. To dzięki silnym cechom jesteśmy w stanie małymi kroczkami pracować nad tymi słabostkami, które czasami urastają do miana nieprzekraczalnej granicy. Samoświadomość powoduje, iż nasze zadowolenie z siebie rośnie, dzięki temu rośnie nasza pewność siebie, a nasze mankamenty przestają odgrywać dominującą rolę w naszym życiu. No dobra, teraz tak się zastanawiasz pewno. Gościu opowiada o tym, jakie miał problemy, jak się z nich podniósł, ale tak naprawdę nie powiedziałem do tej pory, jak się podniosłem. Jak się podniosłem z tych problemów i dzisiaj, no tak jak już wiesz, nagrywam te podcasty z raju, na końcu świata, realizując kolejne swoje marzenie, ale mając przy tym najważniejsze osoby w moim życiu, czyli moje córki, ojca, a także wspaniałą kobietę. Nie musisz iść na studia, aby mieć wysoką pewność siebie. Nie musisz kończyć kolejnego kierunku na uczelni, aby powiedzieć, że teraz to mam pewność siebie. Słuchaj, skoro dotarłaś już tutaj, to proszę Cię, poświęć 3 sekundy na to, żeby pomóc mi dotrzeć do większego grona słuchaczy. Skomentuj mój materiał, polajkuj go, a dzięki temu podnosisz moją pozycję w rankingach i docieram do większej ilości ludzi. Dzięki. Pamiętaj, to tylko 3 sekundy dla Ciebie, a dla kogoś może to zmienić całe życie. Uwierzysz w siebie, zaakceptujesz to, co masz i zaczniesz to wykorzystywać do tego, żeby budować kolejne elementy związane z Twoją pewnością siebie. Jeśli od 10 lat używasz iPhone'a, jutro zmień telefon na ten z Androidem. Wystarczy, że zamiast jechać 10 raz na wakacje na Mazury, pojedziesz ten pierwszy raz gdzieś za granicę. Niech lęki, które masz w sobie, bo nie używam Androida, bo jest on dla mnie mało bezpieczny. Nie pojadę do Grecji, bo nie znam angielskiego. No kurwa, Grecy też nie mówią po angielsku. Nie pojadę do Turcji, bo nie znam angielskiego. No tureckiego też nie znasz. No ludzie, to nie jest powód, żeby nie pojechać. To jest wymówka. Uwierz w siebie. Pojedziesz do Grecji, znajdziesz Polaków, znajdziesz ludzi, z którymi dogadasz się na migi. Musisz być bardziej otwartym człowiekiem na świat i na ludzi, aby przestać pielęgnować w sobie lęki i strach, które powodują, że jesteś osobą mało pewną siebie. I tak dokładnie było ze mną. Kiedy wszystko runęło i przez kilka miesięcy miałem stany, no naprawdę prawie depresyjne, uświadomiłem sobie, że jednak to, co straciłem, to jest nic. To było gówno warte. Wszyscy ci, którzy byli wokół mnie i nagle odeszli, to były śmieci, które i tak prędzej czy później musiałbym wyrzucić. Straciłem firmę, straciłem pieniądze? No dobra, no zdarza się. Przesiadłem się z auta wartego 100 tysięcy euro do auta wartego, nie wiem, 10 tysięcy, no 15 tysięcy euro? No zdarza się. Dzisiaj nawet nie potrzebuję auta, bo jeżdżę motorem za 2000 euro i jestem szczęśliwszy niż wtedy, kiedy jeździłem Audi za 100 tysięcy euro. Dzisiaj jestem szczęśliwszy, pewniejszy siebie, bo jestem osobą otwartą nie tylko na świat, ale i na ludzi. Przestałem ludzi szufladkować, a dzięki temu ci ludzie zaczęli mnie traktować także z otwartością.
Zacząłem uśmiechać się do ludzi. Nie tylko do tych, których znam, nie tylko do pani w sklepie, która codziennie mi sprzedaje warzywa, albo do pana w restauracji, który serwuje mi idealne spaghetti. Uśmiecham się do ludzi na ulicy. Codziennie biegając na plaży, przebiegam koło dziesiątek, może nawet setek ludzi i do niektórych nawet zagadam. Nie znamy się totalnie, ale staniemy na 5 minut, pogadamy i idziemy dalej. Po to, że może kiedyś, jak z kimś będę właśnie w ten sposób rozmawiał, będę w stanie mu pomóc w jego gorszym dniu, gorszym momencie, gorszym okresie życia. A dlaczego? Bo wiem, że jak ja miałem gorszy okres w moim życiu, to niektórzy ludzie też się do mnie uśmiechali i też mi pomagali i też wyciągali rękę. Robili to tylko ci, którzy byli pewni siebie, bo wiedzieli, że pomagając mi, nic ode mnie w zamian nie chcą i nic ode mnie w zamian chcieć nie będą. Robili to z czystej, altruistycznej chęci pomocy, a nie z chęci uzyskania czegoś w zamian, jak te śmieci, które pływały przez 15 lat wokół mnie. Sytuacje, które tak bardzo drastycznie zachwiały moją pewność siebie, zostały przeze mnie pokonane także jednym elementem. Nauczyłem się żyć tu i teraz. Skoro jestem z moją córką na wyjeździe, nie wiem, nawet w Zamku Książ, spacerujemy po lasach, chodzimy wokół Zamku Książ, kiedyś zawsze priorytetem był mój telefon. Co przyszło, kto zadzwonił, kto napisał, jaki mail, jaki WhatsApp. Dzisiaj mam non-stop, permanentnie wyciszony telefon. Dzisiaj ja jestem panem telefonu i panem sytuacji. Kiedy jestem z moimi bliskimi w restauracji, telefon jest odłożony. Nawet tylko i wyłącznie po to, żebym nie czuł wibracji. Telefon jest dla mnie, a nie ja dla telefonu. Żyję tu i teraz. I jeżeli spędzam czas z ludźmi, to poświęcam ten czas ludziom, z którymi jestem, a nie osobom, które są gdzieś, nie wiem, na drugim końcu świata i napisały maila albo napisały na Instagramie, co słychać i myślą, że ja kurwa w 5 minut odpiszę. Nie! Nie jestem niewolnikiem całego otoczenia. Jestem panem swojego czasu i panem sytuacji, w której się znajduję, bo żyję tu i teraz z ludźmi i dla ludzi, którzy są dla mnie. Naucz się tego, a ludzie, z którymi jesteś, docenią twoje podejście. Zacznij zarażać osoby, które są dookoła ciebie, takim podejściem, a zauważysz, jak wielkim szacunkiem zaczynają te osoby cię darzyć, bo zrozumieją, że jesteśmy tu i teraz, a to, co w telefonie, może poczekać. Pół godziny świat się nie zawali, nawet jak ktoś umarł. Miałem taką sytuację z moją byłą dziewczyną, która nadal jest niewolnikiem swojego telefonu i powiedziała mi: słuchaj, moja mama jest ciężko chora. Jeżeli coś jej się stanie, a ja nie będę o tym wiedziała, to nigdy sobie tego nie wybaczę. Ja jej powiedziałem: słuchaj, jesteśmy 5000 kilometrów od Polski. Nawet jak coś się jej stanie, to najwcześniej dojedziesz do Polski za 24 godziny. To co się stanie przez najbliższe pół godziny, które będziemy jeszcze w restauracji, jak ty nie będziesz sprawdzała co chwilę telefonu? Dla normalnego człowieka no nic się nie stanie. Natomiast dla kogoś, kto jest uzależniony od social mediów, dla kogoś, kto swoją aktywnością social mediową i telefoniczną podbudowuje własną pewność siebie, zawali się świat. Dlatego jeżeli chcesz budować swoją pewność siebie, naucz się być panem swojego czasu. Naucz się być panem tu i teraz. Naucz się być panem tu i teraz i poświęcać swój czas ludziom, z którymi jesteś tu i teraz, a nie tym, którzy są w cholerę daleko. No i na koniec tak naprawdę dzięki tym traumatycznym sytuacjom, które miały w moim życiu dzięki tym traumatycznym sytuacjom, które miały miejsce parę lat temu w moim życiu, przestałem myśleć, że świat jest idealny.
Teraz już zawsze jestem gotowy do konfrontacji, ale nie do konfrontacji, żeby kogoś zaatakować, tylko do konfrontacji, żeby się obronić. Muszę działać efektywnie, bo w innym wypadku nie będzie to ostatnia rzecz, którą chciałbym przeżyć w życiu. Ktoś mnie oszuka? Wybaczę. Ale nigdy nie zapomnę. A czym to się różni? Różni się to tym, że będę w stanie tej osobie podać rękę, będę w stanie tej osobie powiedzieć cześć, dzień dobry, spierdalaj, ale nigdy z tą osobą nic więcej już nie zrobię, bo nigdy nie zapomnę, jak zdradziecko ta menda mnie potraktowała. I tym się różnię, bo ludzie, którzy nie wybaczają, przechodzą na drugą stronę chodnika, kiedy ta osoba przechodzi po tej samej. A ludzie, którzy nie zapominają, idą zawsze z podniesioną głową, podają rękę, mówią cześć, dzień dobry, ale nigdy, ale to nigdy więcej nic z tą kreaturą nie robią. I to jest kolejny element budowania własnej pewności siebie. Wybaczaj, nie zapominaj. A ja jestem Sebastian Owczarski i nigdy o tym nie zapomnij, bo następny materiał o pewności siebie może być właśnie tym, dzięki któremu odzyskasz swoją pewność siebie. Na razie, do usłyszenia. Cześć Wam.